Gromadzi nas tutaj setna rocznica objawienia się Maryi w Fatimie. Cały świat spogląda teraz na Portugalię, na to miejsce, w którym papież Franciszek dokonał kanonizacji dwojga spośród trójki pastuszków, Hiacyntę i Franciszka, ogłaszając ich świętymi. Wszyscy teraz przyglądają się tym wydarzeniom, które miały miejsce przed 100 laty. Są teraz czytane na nowo, być może odświeżane dla niektórych, treści objawień tego, co powiedziała Maryja. I się zachwycamy tym wszystkim, bo to rzeczywiście jest czemu się zachwycać. Poza tym, w końcu sam Pan Bóg pozwolił na tak doniosłe wydarzenie, któremu towarzyszyły oprócz samego faktu objawień także przeróżne cuda, uzdrowienia, cud słońca i jeszcze wiele, wiele innych, zanotowanych, zarejestrowanych. Ale Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, można by powiedzieć, jakby słyszał nas. My jesteśmy tą kobietą z Ewangelii, która zachwyca się Maryją. O, jakże błogosławiona jest ta, która Ciebie urodziła, Maryja. Ta, która jest Twoją, Jezu, Matką. Ta, która Ciebie nosiła w swoim łonie, która Ciebie karmiła swoimi piersiami. Ta, która Ciebie wychowywała. Jakże ona jest szczęśliwa. Zachwytamy się nią. Ale Pan Jezus mówi, owszem, prawda, wielka ona jest. Ale jej wielkość tkwi w jeszcze czymś innym. Tylko ona spośród wszystkich ludzi została wybrana, aby być Matką Boga. I nikt inny nie może być Matką Jezusa, bo jedna jest Matka. Żeby nie było, że my nie możemy dosięgnąć szczytów świętości, że tylko to jest zarezerwowane dla wybranych. Wręcz przeciwnie. Jezus mówi, tak, szczęśliwa ona jest błogosławiona. Naprawdę jest za co ją chwalić, można by tak to powiedzieć. Ale równie szczęśliwi, czyli błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Którzy przyjmują Jezusa do swojego serca. Jezus właśnie po to stał się człowiekiem, żeby mógł mówić ludzkimi ustami. Po to stał się człowiekiem, żeby patrzeć ludzkimi oczyma. Słyszeć ludzkimi uszami. Żeby świat przyjmować tak, jak człowiek go przyjmuje i żeby w sposób ludzki wypowiedzieć to, co Bóg chce powiedzieć człowiekowi. I to wszystko zostało zawarte w Słowie Bożym, które, daj Panie Boże, czytamy jak najczęściej. Maryja, ilekroć jest ona wymieniana, że jest czegoś świadkiem, to zawsze słowa, które wypowiadał Jezus, ona zachowywała w swoim sercu. Tego, którego wyprowadziła ze swojego łona, tego też później przyjmowała do swojego serca. Słuchała go. Na tym właśnie to dzisiaj chwali Jezus. Owszem, ale błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego. Którzy rozważają je, czytają je. Których Pismo Święte w domu po pierwsze jest, a po drugie nie jest zakurzone. Którego kartki są zdżółkłe od częstego otwierania go, czytania. Jest to taka sytuacja, kiedy człowiek potrafi uświadomić sobie, przypomnieć konkretne wydarzenia zapisane na kartach Pisma Świętego, Ewangelii. Moi drodzy, właśnie o to chodziło Jezusowi, kiedy chwalił Maryję. Jest to ta, która rozkochała się w słowie, które Bóg mówi do człowieka. Bóg, który stał się dla nas człowiekiem i po ludzku wypowiedział słowo Boga, abyśmy potrafili je zrozumieć i je przyjąć do swojego serca. I gdyby ktoś pytał, jaki jest największy i najgłębszy motyw, co przede wszystkim chciała powiedzieć Maryja w Fatimie, to jednak nie chodziło o odmawianie różańca. Maryja, kiedy przyszła w Fatimie, chciała skoncentrować wzrok całego świata na Jezusie obecnym w Eucharystii. Chciała pokazać, że to jest centrum naszego życia. Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, słuchanie Słowa Bożego. Jezus Chrystus, który jest pośród nas właśnie w taki sposób obecny, niewinny, w taki. I jeszcze w innych objawieniach Maryja mówi, ludzie szukają mnie w różnych miejscach, w Fatimie, w Lourdes, w Getrzwałdzie, już trochę parafrazując, ale nigdzie nie byłam tak długo i tak realnie obecna, jak w czasie każdej jednej mszy świętej.
zawsze tam jestem. Więc z tą świadomością, że stoimy tutaj, w przepięknej scenerii, Bóg dał nam piękną pogodę, cudowne chmury, słońce zachodzące, które również jest znakiem Boga. Ten fakt pięknego wydarzenia modlitwy wspólnej. I tutaj razem z nami gromadzą się wszyscy aniołowie. Całe niebo. Sam Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest tutaj pośród nas obecny. No i również ona, Maryja, która jest zawsze obecna tam, gdzie jest jej Syn i tam, gdzie są jej dzieci, czyli my. Amen.